Przed Stadionem Śląskim został odsłonięty pomnik Gerarda Cieślika, legendy ruchu Chorzów. Wykonana z brązu rzeźba przedstawia go stojącego z piłką. W uroczystości wzięli udział m.in. koledzy z boiska, kibice oraz bliscy Cieślika. To niewątpliwie jedna z największych postaci polskiego sportu, śląskiego sportu, ale również miasta Chorzowa, a przede wszystkim klubu sportowego ruchu Chorzów. Dzisiaj odsłaniając ten pomnik, chcemy mu podziękować za wszystko to, co zrobił dla polskiego sportu. Gerard Cieślik urodził się 29 kwietnia 1927 roku w Hajdukach. Był legendarnym piłkarzem ruchu Chorzów, dla którego zdobył 167 goli w 237 meczach. W reprezentacji Polski grał w latach 1947-1958. Zmarł 3 listopada 2013 roku. Jak mówi jego syn Jan, właśnie na Stadionie Śląskim ojciec strzelał ważne bramki, jak choćby 2 gole w wygranym meczu ze Związkiem Radzieckim w 1957 roku. Jestem dumny, że po 63 latach zakończenia kariery tyle ludzi go pamięta. Rzeźba jest kolejnym upamiętnieniem Cieślika w Chorzowie. Na jego cześć nazwano już szkołę i rondo, a w 2014 roku odsłonięto jego pomnik przy głównym deptaku.